Cześć, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie standardowo przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym przy okazji porozmawiamy sobie na temat sekretnego skina Prowler, także koniecznie oglądać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwania na ten film to myślę, że tak 800 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. Jeszcze tylko przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kodzik wpisany, a teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Moi drodzy, udało się i gracze ufundowali uzbrojonego busa bojowego i właśnie ten już jest dostępny w Fortnite. I tak, jest to po prostu bus bojowy, którym możemy jeździć i przy okazji ma on uzbrojenie. Także nawet mówiłem o tym we wczorajszym filmie i jak się okazało, gdy wstałem sobie z rana, to nagle pojawiła się informacja, że ten został już ufundowany. Także naprawdę bardzo szybko zeszło to graczom. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, no to w przyszłości na przykład do ufundowania będzie na przykład karabin MK7. Także tutaj wystarczy, że będziemy po prostu czekali. Jak i również, moi drodzy, musimy sobie poczekać na Klombo, ponieważ ten niestety, że tak powiem, zniknął. I nie wiadomo, czy jeszcze ten właśnie w przyszłości pojawi się w Fortnite, ponieważ zniknął po prostu bez żadnego, że tak powiem, śladu i nie wiadomo tak naprawdę, co się z nim dzieje. Na mojej społeczności wstawiłem właśnie dla was post, że Klombo po prostu został usunięty. Jedna osoba napisała nas właśnie społeczności, że Klombo właśnie jest stworzeniem, które nie lubi właśnie jakichś wybuchów, agresji i właśnie przez atak UR ostro się wkurzył i schował się pod ziemię. Więc możliwe, że rzeczywiście jest to jakaś teoria i po prostu kiedy to wszystko się skończy, to co dzieje się obecnie w Fortnite, to po prostu Klombo wtedy powróci. Także miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, ponieważ Klombo według mnie był naprawdę fajny w Fortnite i tak troszeczkę słabo jest bez niego. Także miejmy nadzieję, że ten powróci, a teraz przechodzimy sobie dalej. I moi drodzy, przechodzimy sobie do kolejnej dobrej informacji, a najdokładniej Miłosz Moralny, zwany też jako Miles Morales, zbliża się do Fortnite'a. A najdokładniej ostatnio właśnie Donald Mustard na swojego Twittera wstawił takie oto zdjęcie, a bardziej no to ustawił on sobie je chyba na tło i właśnie, moi drodzy, okazuje się, że jest to właśnie Miles Morales Spider-Man. Czyli Spider-Man, który miał już się pojawić sezon temu, ale finalnie się nie pojawił. I najprawdopodobniej, moi drodzy, w przeciągu paru tygodni, a może i nawet paru dni, takowy Spider-Man w grze się pojawi. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Przy okazji, no to były też przecieki, że właśnie ten Spider-Man Miles Morales będzie jako jakiś boss w Fortnite. Także kto wie. I błagam Epic Games, jeżeli będzie polskie tłumaczenie, to dodajcie Miłosz Moralny. Naprawdę. To wtedy będzie naprawdę coś wspaniałego. Jak i również, moi drodzy, wspaniałą mam dla was kolejną informację, że do Fortnite'a zbliża się najprawdopodobniej kolejna nowa pompa. I tym razem, moi drodzy, będzie to pompa, której widzicie statystyki teraz na ekranie. I będzie ona troszeczkę podobna do tej pompy, która kiedyś była dostępna w Fortnite'cie. I musimy po prostu tutaj jeszcze poczekać. Także tak, będzie to zmodyfikowana wersja starej pompy. I mam dla was jeszcze parę właśnie naprawdę fajnych informacji właśnie w temacie broni w Fortnite, ponieważ to nie jest jedyna broń, która, że tak powiem, ucieszy graczy, a najdokładniej Heavy Sniperka również ma powrócić do Fortnite'a z nieco zmniejszonym damage'em, ale tak czy siak, moi drodzy, myślę, że bardzo fajnie. Co ciekawe, no to właśnie nie będzie ona już one-shotowała w głowę, ponieważ w głowę maksymalnie będzie ona mogła zadać 198 obrażeń. Także naprawdę bardzo ciekawa informacja, jak i również ostatnio właśnie dostał nerfa Sztucer. Także możliwe, że Sztucer również powróci do Fortnite'a. No, same dobre informacje tak naprawdę w tym filmie. Także, no tutaj musimy tylko i wyłącznie poczekać. I ten sezon zapowiada się już naprawdę, ale to naprawdę dobrze. Pomimo tego, że niedawno się zaczął, to według mnie jest on już naprawdę bardzo fajny. I możliwe, że z właśnie biegiem czasu stanie się on tym najlepszym. Także tutaj musimy poczekać. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście, no, już jakiś inny sezon zejdzie z listy. I teraz pojawi się ten. Także zobaczymy, jak to będzie. Przy okazji, jak nagrywam ten film, no to właśnie trwa już turniej o właśnie tego skina Hlow Kim. I tak, mówiłem wam, że ten skin będzie dostępny od 19 do 21 do zdobycia za darmo, jeżeli rzeczywiście zajmiecie wysokie właśnie jakieś miejsca w tym turnieju. Także w komentarzu możecie napisać, czy rzeczywiście graliście ten turniej i czy coś wam się tam udało wygrać. Jeżeli tak, to naprawdę gratulacje, a jeżeli nie, no to może następnym razem wam się uda. No ale moi drodzy, mam jeszcze dla was jedną dobrą informację na temat rzeczy, która ma niedługo powrócić.
puścić. Jest to właśnie, moi drodzy, że tak powiem, kulka. W sensie pojazd, który już kiedyś był dostępny. Właśnie kulka. Także ogólnie no to Epic Games ostatnio tą kulkę zaktualizowało, więc najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości ta kulka powinna do gry powrócić. Co jest według mnie naprawdę, ale to naprawdę dobrą informacją, że Epic Games po prostu przywraca te stare pojazdy. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie większe nowości ze świata Fortnite. To, że właśnie nowa Mary Jane pojawiła się w sklepie, to już zapewne wiecie. I na moment, jak ja nagrywam ten film, to jeszcze ona jest, ale możliwe, że już jutro jej nie będzie. I tak, no jeżeli będziecie sobie ją kupowali, no to oczywiście możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOD. Naprawdę będzie mi po prostu miło. Zanim jednak przejdziemy sobie do właśnie głównego tematu tego filmu, to jeszcze jest dodatkowa informacja na temat tego, że właśnie w trybie kreatywnym teraz możecie dodać egzotyczne bronie, takie jak na przykład jakiś łuk, czy na przykład ten podwójny właśnie pistolet. Także naprawdę dobra informacja, że tryb kreatywny się rozwija i miejmy nadzieję, że właśnie dalej tak będzie, że tryb kreatywny po prostu będzie cały czas, że tak powiem, leciał w górę. Także tak, miejmy taką nadzieję, że niedługo dodadzą jeszcze więcej opcji. A teraz przechodzimy sobie do głównego tematu tego materiału, czyli do skina Prowler. Skin Prowler jest właśnie, można by powiedzieć, sekretnym skinem z karnetu bojowego. Ja osobiście nawet nie wiedziałem, kim on jest, lecz jak się okazuje, no to jest on właśnie jakoś związany z, że tak powiem, Miles Morales, właśnie Spider-Manem. Jest on jakimś jego przeciwnikiem, z tego co wiem. Także tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie ten skin w sam sobie jest według mnie naprawdę bardzo ładny i osobiście chyba nikt się nie spodziewał, że to akurat Prowler będzie właśnie z sekretnym skinem w karnecie. Co ciekawe, to jest chyba jeden z najszybszych skinów, jakie się pojawią, gdyż ten sezon będzie trwał aż do czerwca, a skina Prowler będziemy mogli zdobyć już za 28 dni. Także naprawdę bardzo, bardzo dobra informacja i kto wie, może niedługo Epic doda jeszcze jednego sekretnego skina, naprawdę byłoby fajnie. Także poza Prowlerem do zdobycia mamy oczywiście emotkę, kilof, przy okazji mamy sztandar, graffiti, jakiś ekran wczytywania, malowanie do broni, lotnie, jak i również samego skina Prowlera. Także jak będziemy go mogli zdobyć? Oczywiście to jest, moi drodzy, bardzo, że tak powiem, proste. Na samym początku musicie mieć karnet bojowy, gdyż bez karnetu bojowego niestety tego skina po prostu zdobyć nie będziecie mogli. Następnie, moi drodzy, będziecie musieli wykonać kilka naprawdę, ale to naprawdę banalnych wyzwań, których nawet chyba nie będę musiał omawiać, ale jeżeli te wyzwania wyciekną, a na pewno przed, że tak powiem, dodaniem tego skina, jakaś, że tak powiem, zmianka gdzieś się pojawi, no to oczywiście dam wam znać na temat tych wyzwań, na co macie się właśnie szykować. Także oczywiście subskrybujcie z dzwoneczkiem, ale właśnie w ostatnim sezonie wyzwania do właśnie fundamentu były naprawdę, ale to naprawdę banalne. Także tutaj myślę, że będzie to samo i dosłownie będziecie mogli zrobić praktycznie wszystkie te wyzwania w, nie wiem, 2-3 giereczki, tak jak to było w ostatnim sezonie. Także moi drodzy, od razu jak właśnie będzie wyciek tych wyzwań, to ja was oczywiście o tym poinformuję. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. W komentarzu również możecie napisać, jak oceniacie tego skinka. Według mnie jest on naprawdę bardzo fajny. Ja myślę, że dałbym mu takie 8,5 na 10, ponieważ no wiadomo, nie jest on jakiś taki idealny, ale naprawdę no naprawdę mi się podoba. Także myślę, że bardzo fajnie. Przypomina on nawet troszeczkę takiego Deadpoola, także to też przy okazji daję mu właśnie do ocenki. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek, moi drodzy. Prosto subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i żeby na pewno nie przegapić właśnie tych wyzwań Prowlera, jak się już pojawią. Także co, do zobaczenia i widzimy się w następnych filmach. Cześć!